No, witam Was serdecznie w tym przedmalowaniowym bałaganie trochę. Traktor, jak widzicie, rozebrany. Generalnie no, w takim w sumie układzie, jak tutaj widać, to mniej więcej w takim stanie będzie malowany. To jest, zdemontowane są drążki, zdemontowane są oczywiście skrzynki akumulatorowe, oprócz jednego wspornika, bo tam akurat jest to fajnie skręcone, teraz będzie, jest podejście, więc pomalowany będzie jeden wspornik luzem, jeden już przykręcony. Układ hamulcowy generalnie, znaczy pompa jest zdemontowana i zbiorniczek. Przewody do cylinderków są, jeśli chodzi o hamulce. Dźwignie, tak jak widać, kierownica zdemontowana, gaz zdemontowany, jest dźwignia biegów bez gałki. Drążki są, znaczy ramiona układu kierowniczego są przykręcone. Znaczy jeszcze nie przykręcone, bo muszę jeszcze podkładki dorobić i takie powiększane i tam skręcić, zabezpieczyć zawleczkami, więc to jeszcze jest do zrobienia. Przy silniku, jak widzicie, osprzęt generalnie zdjęty oprócz pompy wodnej. Filtry są oczywiście założone, kolektory, został uchwyt prądnicy, no koło pasowe i tak dalej, natomiast koło z pompy wodnej jest zdjęte. Z tamtej strony rozrusznik również zdjęty, filtry paliwa zostały, pompa wtryskowa zdemontowana, łącznie z przewodami. Jeśli chodzi o przednie zawieszenie, no to zostało kompletne oprócz czopów, z tego względu, że chciałem zdjąć te gumy, żeby je nie zapylić, nie oklejać, bo to nigdy tak ładnie nie wyjdzie to oklejone, a tak pomaluję sobie w ten sposób, założę gumy, założę czopy i nie będzie problemu. Te odboje na osi przedniej również odkręcone, no, chłodnica to już nie muszę mówić, bo widać. Co tam jeszcze tutaj z tych detali takich, no pedały zostały wszystkie oprócz pedału gazu, bo te wsporniki są obydwa odkręcone z obu stron. Co tu jeszcze? No tak jak widać generalnie, my malujemy w takim układzie, tam jakieś może jeszcze drobne rzeczy, no, zegar oczywiście będzie odkręcony. Ciśnienia, no teraz to, żeby tam się nic nie, że tak powiem, nie zabrudziło, to jest jeszcze zostawiony. Pozaślepiane będą wszystkie otwory, te, które zbędne. Oczywiście jeszcze wyczyszczony będzie, bo tam gdzie było już czyszczone, to trzeba poprawić, jakaś tam drobna korozja, nalot, jak jakiś się pojawił, to trzeba będzie wszystko zczyścić, odtłuścić na końcu. No i będzie można malować. Podkład epoksydowy i na to farba poliuretanowa, dwuskładnikowa. My akurat w tym wypadku mamy taką zmieszalnię domieszaną i jak Wam pokażę to tamte rale, to wszystko, że tak powiem, powiem o tym, jak będzie już pomalowany. Z samego malowania nie wiem, czy będzie film, z tego względu, że no w zapyleniu nagrywać i tak nie będę, bo no szkoda mi sprzętu, więc pewnie zobaczycie albo może po prostu w podkładzie, chociaż ja będę starał się mokro na mokro, więc będzie podkład i potem szybko będę malował w gotowy kolor, tak więc podejrzewam, że będziecie dopiero widzieć w pomalowanym już, pomalowany ten ciągnik. Oczywiście tutaj niektóre rzeczy jeszcze będą oczywiście oklejone, typu gwinty, nie gwinty na końcówkach, na wale koła tylnego na piaście, no to są gwinty, które będą pozabezpieczane. Tak jak powiedziałem, wszystkie otwory zbędne, no i odtłuszczone zmywaczem, benzyną ekstrakcyjną, częściowo rozpuszczalnikiem, w odwrotnej w sumie kolejności. Najpierw gdzieś tam rozpuszczalnikiem, potem benzynka i taki zmywacz jeszcze lakierniczy też mam. Tak więc to wszystko użyję. Oczywiście przystawka pasowa z tyłu jest zdjęta. Zdjęta jest z tego powodu, że no będzie malowana osobno i później ewentualnie w razie potrzeby, chociaż podejrzewam, że w momencie jak będziemy kompletować ciągnik, to ją założymy. Natomiast w razie czego, jeśli przyjdzie taka konieczność, żeby ją zdjąć, to żeby tam jednak było wszystko pomalowane. Dolny zaczep również mam, tą listwę wychylną, natomiast bardziej nam się raczej przyda przystawka do mocarni, chociażby napędzania, żeby tego ursusika nie męczyć. To 40 będzie mocarnię, warmiankę ciągać pewnie i napędzać, także przystawka tu na pewno się pojawi. No i cóż, no, ja się zabieram dalej do roboty. Co mi się gdzieś tam przypomni, jeszcze jakieś takie wskazówki dla Was, co Wam się może przydać, to Wam na pewno powiem. Skrzynia, to wszystko było, silnik był wyczyszczony w momencie, jak było rozebrane do gołego, więc teraz to jest tak naprawdę tylko jakieś poprawki gdzieniegdzie, oczyszczenia, natomiast wszystko było, tylny most to w ogóle był piaskowany,
przedniałość tak samo, więc tutaj tak naprawdę takie kosmetyczne tylko czyszczenie, żeby uzyskać taki goły metal praktycznie. No i pójdzie to wszystko w podkład, także tak to na dzień dzisiejszy wygląda. No a blacharka, no to zobaczymy. Z tym się tak nie spieszę z tego względu, że blacharkę w każdej chwili mogę do jakiegoś lakiernika zawieźć i on mi to zrobi. Nawet jeśli temperatura na powietrzu nie będzie na to pozwalać, żebym ja sobie malował, to zawsze można gdzieś tam u lakiernika do pieca wrzucić i będzie ok. No także taka to moja pogadanka, ja się zabieram do roboty. Okulary, pamiętacie, jak czyścicie cokolwiek szczotkami drucianymi, jakimiś takimi wirującymi elementami macie do czynienia. Nawet generalnie powiem Wam, że jakieś przedmuchiwanie, czy nawet jak pędzlem sobie coś odtłuszczacie i to gdzieś tam chlapie, bo wiadomo, z włosia strzelają te krople, czy jak jakąś rupownicą, czymkolwiek, jakimś agresywnym środkiem robicie, te okulary warto zawsze mieć, także pamiętajcie, BHP pierwsza rzecz. Tylko nie na głowie, tak jak ja w tej chwili, tylko na oczach oczywiście. I też zachowujcie jakieś te okulary w dobrym stanie, bo jak są zapylone, zanieczyszczone, to te też już nie są pierwszej świeżości, jeszcze zakurzone teraz, lepiej po prostu widać. Im lepiej widać, tym bezpieczniej. Aha, jeszcze odnośnie tych obciążników, bo pytaliście. To jest ten zestaw obciążników. Ja już Wam go tam pokazywałem na karcie społeczność. Cztery cegiełki, tutaj dla Łukasza podziękowanie za pomoc w ich, że tak powiem, ogarnięciu i dla Alberta, który mi to przywiózł przy okazji. Tak więc serdeczne dzięki, bo udało się te kostki wcześniej skompletować, a chwilę później od jednego z widzów odkupiłem te dwa obciążniki wewnętrzne. Te pierwsze, które się zakłada na wspornik z literką P i L, czyli prawy i lewy, bo są różne, bo kostki są wszystkie jednakowe. No i od Józia kupiłem wcześniej z Lubecka, zdaje się, jak dobrze pamiętam, obciążniki te na koła do kół przednich, na piasty montowane. Pytaliście o wagę. Z tego, co kojarzę, to jest ponad 30 kg, może prawie 40 nawet jest jeden ten obciążnik na koło. Natomiast kostki 15 kg jedna, więc razem mamy 60 i 20 kg te wewnętrzne kostki. Tak więc razem cały zestaw na wspornik to jest 100 kg. No i 80 kg w koła, więc 180 kg. Jest trochę więcej wagi, więc no ten ciągnik na pewno inaczej się będzie zachowywał. Pytaliście tam, po co w ogóle zakładać, takie pytania się pojawiały w komentarzu, po co zakładać, skoro traktor nie będzie pracował, żeby tam stawiać na kobyłkach i tak dalej, bo opony. Oczywiście, jak będzie na zimę ciągnik stał całą zimę, nigdy nie zaszkodzi postawić na kobyłkach, jak nie jest używany. Tak nawet kiedyś to każda instrukcja mówiła, że jak ciągnik jest poza sezonem, na przykład nieużywany, w ogóle dłużej nieużywany, przez dłuższy czas, to najlepiej na kobyłkach go postawić, powietrze lekko upuścić i wtedy nie ma problemu. Opony się lepiej utrzymują. Natomiast u nas, no tutaj to nie będzie większy problem. W Suprze będzie na przykład 800 kg obciążnika na tylne koła. No i też można by było tak samo pomyśleć. Też już się zastanawiałem nad tym, że jeśli zimą faktycznie go nie będę używał raz na jakiś czas, to po prostu sobie naszykuję więcej kobyłek, bo w tej chwili nie mam takich metalowych za dużo, bo to coś tam tu podparte, tu jeden traktor, tu drugi, tam super stoi na kobyłkach, więc muszę takich kobyłek albo sobie jeszcze parę zrobić, albo może gdzieś kupić okazyjnie, bo to wszystkie to gdzieś tam ze złomu, czy skądś pokupowane, czy z Olixa. I kto wie, może będę faktycznie gdzieś tam przednią oś tutaj, czy tylną w Suprze podstawiał sobie, no ale wiecie, to też zawsze jest jakaś dodatkowa robota, czasu ciągle mało. Natomiast jeśli raz na jakiś czas się przejedziecie, żeby ta opona się inaczej w innym miejscu mogła uleżeć, to nic się takiego nie powinno dziać. Ważne, żeby pilnować ciśnienia, bo najgorsze, co mogłoby być dla tych opon, jednych czy drugich, to jest to, gdybyście na przykład zostawili traktor na zimę pod wiatą, czy w garażu, gdziekolwiek i wiosną przychodzicie i on jest na kapciu. No to na pewno jak taki obciążony obciążnikami stałby pół roku, no może nie pół roku, ale ze 2 miesiące na kapciu, no to ta opona może się... W ogóle doprowadzenie do tego, żeby całkiem siadła na kapciu taka stara opona, to może zawsze doprowadzić do tego, że ona już pęknie wtedy i no już nie będzie miała swojej wytrzymałości. Także jak się wszystko robi z głową, to nie ma co się aż tak obawiać. Tu jeszcze z tyłu, jak widzicie, ramiona są przyłapane, natomiast ramiona będą zdjęte do malowania również. Tam tylko dopasowywałem sobie śruby, podkładki, więc są założone w tej chwili. Gniazda są zabezpieczone i te gniazda hydrauliki razem z rurkami zostają. Zaczepów żadnych nie ma,
ani tego mocowania i tak dalej, więc to zostaje. Tak jak jest teraz, wszystko będzie luzem malowane i przykręcane później, ewentualnie jakieś się tam zrobi, powiedzmy, nie tyle zaprawki, co po prostu pędzelkiem delikatnie się pomaluje śruby, jak będą przykręcone, jeśli chciałbym po prostu, żeby też były w kolor pomalowane, ale to się tam zobaczy, bo jak są w ocynku, to też źle nie jest, natomiast po czasie te w ocynku też nie robią się takie ładne, a akurat stosowanie śrub z nierdzewki tutaj to nie uważam, żeby to był jakiś tam dobry pomysł i konieczny. Dźwignie sterowania będą tak jak teraz w tej chwili, tylko oklejone, natomiast ta zewnętrzna tarcza, którą się przykręca dodatkowo, to będzie pomalowana osobno, zanitowana później tabliczka i dopiero na końcu będzie przykręcona, więc tutaj tak, oczywiście pokrywy taśm, tam do regulacji taśm tu w tylnym moście też będą zdjęte, chociaż one w ogóle są nieoryginalne, tutaj dorabiane, ale na razie takie pomaluję, ale osobno, tu żeby się ładnie to wszystko tam domalowało i później założę, no a reszta no to tak jak widzicie, pompy wtryskowej jak widać nie ma, są tylko rurki wtryskiwaczy, one wysokiego ciśnienia, co idą do wtrysków i one zostaną, będą tylko pozaklejane, odpowiednio zabezpieczone, bo jakoś tak wolę, żeby były pomalowane, tym bardziej, że one są zwykłe stalowe, nie żadne w żadnym galwanicznym tym nie są pokryte, więc żeby się nie uszkodziły, to znaczy nie uszkodziły, żeby nie rdzewiały po prostu, no to będę, to je pomaluję. No i co jeszcze? I to chyba tyle. No, się rozgadałem, a miałem się za robotę wziąć, a samo się nie zrobi. Także do usłyszenia w następnym klipie. No jeszcze pożyczyłem sobie korbę od Przemka, żeby tutaj dorobić ten uchwyt, znaczy uchwyt, to taką prowadzenie do korby, bo u mnie to było łamane. I przy okazji, jakby ktoś miał korbę do 40 na zbyciu, to chętnie odkupię. Tą kiedyś od kogoś chyba dostałem, czy już nie pamiętam. W każdym razie dałem Przemkowi, bo nie mieliśmy 40. I teraz mam chociaż od kogo pożyczyć. Natomiast jakby ktoś miał, to chętnie bym sobie też dla siebie nabył. Tak wygląda ta korba do 40. Czy do Majorka, zdaje się, ona też powinna pasować. Tu jeszcze wam pokażę ten zabierak. W ten sposób wygląda. No i tu taki jakby z blaszki taki kołpak jest, już trochę pognieciony, ale to nawet gdyby tego nie było, to zawsze można takie prowadzenie sobie dorobić, coś dotoczyć. Generalnie ta korba też nie jest trudna w dorobieniu, natomiast ten zabierak najwięcej czasu by zajął, żeby go dopasować, ale jakby ktoś miał gotowca, gdzieś się poniewierał po garażu, to chętnie odkupię. Ewentualnie zamienię na przykład na korbę do ursusika, do żuka, bo taką mamy. No, szybkie ujęcie i lecimy dalej z tematem, już teraz kolor. W tym wypadku poliuretan RAL 7012. Ten numer GRA to jest numer taki w mieszalni, chyba z IWATA. 2 do 1 utwardzacz, czyli w takim stosunku zawsze 2 to oznacza ilość lakieru, czyli tam 0,02 na przykład lakieru do 0,01 utwardzacza. No i wypróbujemy ten pistolet. Pytaliście, jaki to jest? To jest Aquarita chyba. Jakiś model H931. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Przed chwilą malowałem takim najtańszym do podkładu z dyszą 1.8. Ten jest z dyszą 1.4. No to czuć, że to jest innej klasy sprzęt, a zobaczymy, jak się w praktyce sprawdzi. I jeszcze a propos pistoletu. Pamiętajcie, żeby przed pierwszym użyciem pistolet odtłuścić najpierw rozpuszczalnikiem, przedmuchać. Ja o tym czasami zapomniałem i pierwsze pryśnięcia to były kropeczki tłuszczu. No, uporałem się. RAL 7012 już siedzi. Udało się mokro na mokro zrobić. Także tak jak najlepiej, że tak powiem, wychodzi, bo nie trzeba matować między warstwami, tylko poszedł podkład epoksydowy i na to poszedł ten farba, lakier poliuretanowy. Ja nie daję między tego jeszcze akrylowego podkładu. Niby tam mówią, że powinno być, natomiast ja już tyle razy malowałem tak, nigdy się nic nie działo, więc uważam, że za dużo warstw, co też niedobrze. Później taki wylany ten traktor, jak wymali, a mi się to też nie podoba. On ma być ładnie z połyskiem, gładki, żeby się ładnie kurz można było wycierać czy umyć, ale te odlewy też muszą mieć swoją fakturę, żeby to tak wyglądało ładnie. Także no, jedna część roboty już zakończona. Idę teraz walczyć dalej. Chciałbym, aby w przyszłym tygodniu ten traktor stał na kołach.
wyciągniemy go z warsztatu pod wiatę, zawiozę go i będzie można się bawić. Będzie można się bawić dalej. Efekt to tak naprawdę dopiero zobaczycie na dworze na pewno. Jak się wyjedzie i będzie dla kontrastu koła w kości słoniowej, obciążniki tutaj z przodu, te kostki, to wszystko jak się pozakłada, to jakiś efekt już zobaczycie. Zresztą przede wszystkim przy świetle dziennym i przy jakimś kontraście z felgami, chociażby z kołami, to już będziecie widzieli. Podejrzewam, że jeszcze chyba zrobię tak, że założę maskę. Jak już tutaj porobię resztę rzeczy, to pozakładam wszystko przed malowaniem finalnym blacharki, to pozakładam wszystko, żeby można było pokazać, znaczy posprawdzać, czy wszystko pasuje. Tu jeszcze oczywiście wszystkie gwinty są zabezpieczone papierową taśmą. Smarowniczki też takimi kapturkami, osłonkami są pozaślepiane, żeby nie zamalować. I później jest pomalowana, ale o, jak zdejmiemy kapturek, to ta lamitka jest już czysta. I parę słów jeszcze odnośnie sprzętu, bo tu widzicie, w międzyczasie tam pokazywałem wam to, co demontowałem. Już gałkę przykręciłem, bo od razu lepiej wygląda. Z takiego sprzętu, który w międzyczasie założyłem, to po prostu pomalowałem i jeszcze w trakcie malowania na szybko założyłem gniazdo hydrauliki. Nie, przepraszam, nie hydrauliki, tylko pneumatyki elektryczne, z tego względu, że chciałem, żeby te śruby już też były pomalowane w kolor. Co jeszcze z takich tutaj szczegółów? No będę resztę kompletował, bo te zaczepy, to wszystko jeszcze mam nie gotowe, nie zdążyłem, żeby to wszystko dzisiaj pomalować, więc nie mam gotowych jeszcze, tak więc jak tylko będę miał gotowe, to już to będę to malował sukcesywnie, znaczy jak już pomaluję i będę miał gotowe, to sukcesywnie będę sobie tu montował te elementy dodatkowe. I co by tu jeszcze, tak zmęczony trochę już jestem, bo dzisiaj takie tempo sobie narzuciłem, żeby to w jeden dzień zrobić mokro na mokro. Znaczy oczywiście nie z przygotowaniem, bo dzień wcześniej siedziałem do późna, żeby to przygotować, odtłuścić wszystko i tak dalej, doczyścić, odtłuścić. A dzisiaj rano tylko jeszcze tam jakieś poprawki. No i w sumie cały dzień, jest godzina chyba teraz, nie wiem, nawet 17, 18. Że już w sumie łącznie z tam jakimiś detalami jest to pomalowane. No cieszy mnie to, że już jest następny etap. Jak już stanie na kołach, to będzie jeszcze bardziej cieszyć. A zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej przyłożę koło, jak to będzie wyglądało. No, tak mniej więcej wygląda kontrast koła RAL 1015 z korpusem RAL 7012. Jak już robimy takie porównania, to tutaj macie w sumie wszystkie trzy kolory, które będą na ciągniku. Nad zielenią się jeszcze zastanawiam, bo do wyboru mam te dwa. Pewnie nie widzicie różnicy na filmie, bo tak patrzę w wyświetlacz, to nie bardzo ją widać. Natomiast to, co jest mniej więcej od cięgna do ręcznego w górę, to jest, zdaje się, chyba 6002. A to, co mniej więcej w dół od tych plam takich na tej blasze, to jest 6001 albo odwrotnie, bo teraz już sam zgłupiałem, musiałbym przyłożyć fiszkę. No i między tymi dwoma kolorami się zastanawiam. Bo kolega Widelec z forum pomalował swoją 55 w taki kolor też zielony, ale u niego jest lakier chyba F1435, jak dobrze pamiętam, taki kod. Natomiast jest to kod mieszalny gdzieś tam z Świętokrzyskiego chyba, województwa, gdzie u nas nie robią wysyłkowo, a u nas nie można takiego koloru zamówić. Także niestety chyba zostanę przy tym po prostu, żeby akryl dobrać wedle RAL-u, będzie najprościej. A w sumie subtelna jest różnica tak naprawdę między 6001 z tego, co mi porównywał, a właśnie tym kolorem właściwym. No a tu jeszcze widzicie, w podkładzie są te obciążniki. Niestety nie zdążyłem, żeby dzisiaj z felgami pomalować, bo miałem taki plan wstępnie, żeby koła, tylne felgi do Supra pomalować na kość słoniową i te obciążniki i przemalować jeszcze, znaczy przemalować, zmatować i jeszcze raz prysnąć tylne koła do 40, bo no niestety tak to bywa, gdzieś pomyłka w mieszalni i wyszedł mi inny odcień. I wszystko po kolei. Myślałem na początku, że to jest przednie koła są inne,
że na przednich kołach mi to wyszedł inny odcień, natomiast jak zacząłem, coś innego malowałem, już teraz nie pamiętam co, chyba, aha, do Ursusika odświeżałem felgę, bo tam była gdzieś ryśnięta i przed wyjazdem do Ursusa i jak sobie wszystko potem porównałem, to się okazało, że koła od 40 są dobrze pomalowane te przednie w sumie, zły odcień wyszedł na tylnych, niestety. Jest to subtelna różnica, natomiast no mnie to drażni. Mnie to drażni po prostu, jak przykładam, jakby się założyło koła na ciągnik, pewnie by tego nie było widać, ale jak stoją dwa obok siebie, to akurat ich nie mam pod ręką, żeby wam pokazać, mam tylko przednie, ale no dla mnie jest to różnica znaczna, mnie to będzie drażnić, tym bardziej jak pomaluję obciążniki tylne, to też się może to różnić, więc zdecydowałem, że po prostu okleję jeszcze raz opony dobrze, spuszczę powietrze, tam powciskam między oponę a felgę jakieś zabezpieczenie, ostreczuję całą oponę i zmatuję jeszcze raz, przypylę, że tak powiem, na taki finalny kolor, bo chcę, żeby to było zrobione porządnie. A ja tak jak zawsze mówię, traktory robimy dla siebie w sumie. Fakt, że dzielimy się z tym z wami, ale to przede wszystkim mnie ma cieszyć, więc... Znaczy mnie i tatę. Mówię tak po prostu, że nas ma cieszyć, nie robię to dla kogoś, tylko dla siebie. Więc no, efekt musi być dla mnie zadowalający. Tu jeszcze są przemalowane niestety, jak to mój tata mówi, te blachy do łańcuchów, bo to były zmorki zamówione, czerwone, ładnie pomalowane, no ale tu by nie pasowały do całości, bo tak to śmiało, bo to była chyba proszkowa nawet farba, więc śmiało mogłoby zostać nawet pewnie trwalsze od tego lakieru, na pewno trwalsze, natomiast tu by nie pasowało. No i te kostki, obciążniki, które będą na wspornik założone. Tam wiele osób z was pytało, jak to się montuje, więc jak tego, jak już to zamontujemy, jak będziemy to montować, to też nagramy coś, żebyście widzieli. Koło pasowe też przemalowałem, bo to był to oryginał Ursus, przemalowane jest na szaro, tak jak wszystko w całości, tam jakieś, na razie tylko pokrywka filtra powietrza, bo resztę jeszcze nie zdążyłem. I co? Aha, wentylator. Miał być z jednej strony szary, ale pomyślałem, że zawsze w tych traktorach robimy taki akcent, jak to się śmieje, zawsze dla bezpieczeństwa. Chyba wentylator albo pomaluję na żółto, albo na czerwono, tak żeby się troszkę wyróżniało. Tak samo korek w lewo oleju również będzie przemalowany na... Znaczy przemalowany, no nie malowałem go na szaro, tylko po prostu będzie pomalowany na czerwony. Chyba czerwony i tak samo z wentylatorem, żeby już tak nie robić takiego cyrku, że tyle kolorów. Także będzie szara i kość słoniowa i zielony. Dominujące z drobnymi akcentami czerwonego właśnie na bagnet, czyli miernik oleju, bo to niektórzy się już bagnet to na wojnie. Koło wentylator, jakieś tam może zobaczymy, jeszcze coś może mi wpadnie w oko takie, co można by było zaakcentować w tym kolorze. Jak coś będziecie chcieli wiedzieć, ja tak jak mówię, jeśli chodzi o malowanie, to jakiegoś wielkiego poradnika tutaj nie robię, bo no nie czuję się fachowcem, jeśli chodzi o malowanie, to jest, dzielę się radami, które mi pomogły, które mi się udało, że tak powiem, już złapać z biegiem czasu, natomiast nie uważam się za żadnego fachowca, jeśli chodzi o malowanie, więc no tutaj niech oddam głos po prostu osobom, jak będzie taka chęć kogoś wśród was, kto jest lakiernikiem, może będzie chciał parę słów kiedyś do naszych widzów powiedzieć, to chętnie taki materiał zrobimy i nagramy takie wskazówki, jak malować. Z takich moich rad jeszcze to co? To warto sobie dobre światło zorganizować. Ja nawet miałem jeszcze rozstawiony halogen taki LED-owy i warto nawet sobie latarkę wziąć jakąś w rękę dobrą albo halogen taki w rękę i tak trochę jak budowlańcy robią, jak sprawdzają gładzie. Chyba gładziem, nie jestem fachowcem, tak palnąłem, ale chyba tak, to przy gładziach chyba się stosuje najwięcej. I po prostu no, zaglądać, podglądać, bo gdzie nigdzie. Ja już jedno miejsce znalazłem po sobie, gdzie nie domalowałem. Będę musiał poprawić, tu minimalnie mi się cień zrobił. No ale to jest tak zawsze, niestety. To nie myślcie sobie, że akurat zawsze nam się wszystko udaje. Fakt, że może jakieś tam błędów drugi raz już nie popełniamy niektórych, aczkolwiek no tak jak chociażby ten zły dobór lakieru, to też jest coś, co no, na to akurat nie mieliśmy wpływu, ale
bo tam niektórzy piszecie, że o, nam to tak fajnie idzie, chociaż nie wiem, mi się wydaje, że długo, bo ja już bym chciał jeździć, natomiast, że fajnie idzie, że ta robota ten do przodu, natomiast no zawsze coś tam, znaczy zawsze, często też, też są jakieś tam rzeczy pod górkę, coś gdzie lżej, coś gorzej, także to tak ku pocieszeniu Was nie wszystko zawsze idzie tak lekko, natomiast już teraz mam nadzieję będzie z górki jeszcze tylko trochę tej blacharki. No i mam nadzieję będzie finito i będzie cieszył i nas i Was na zlotach. Także tyle. Do zobaczenia w kolejnych i usłyszenia w kolejnych filmach.